Siema koledzy z Astartes. Choroba nadal mnie trzyma, więc z góry przepraszam za głos, który jest jeszcze gorszy niż normalnie. Ale mam dla was dzisiaj poradnik o awangardzie w Space Marine 2. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że każda gra staje się lepsza, gdy dodaje się do niej grappling hook. Mamy więc oto Marinesa z hakiem, który wykonuje bardzo specyficzną rolę w drużynie, jeśli tylko nie zginie zaraz po tym, jak wkroczy w tłum przeciwników. Mistrz wykańczania dużych wrogów i bossów, który wbrew temu, jakie wrażenie daje animacja biegu, porusza się z tą samą prędkością co inni. Zacząłem też pokonywać nowy, najtrudniejszy poziom trudności i wezmę go pod uwagę, objaśniając ogólną rolę w drużynie i playstyle, najlepsze bądź preferowane przeze mnie bronie i profity broni oraz postaci. Zagłębmy się więc w berserkera nożownika pośród Astartes, Awangardę. Nasza umiejętność klasowa, wyrzutnia drapaka. Prawdopodobnie najśmieszniejsza nazwa umiejętności w całej grze. Wyrzutnia definiuje doskonale naszą rolę w drużynie, czyli ogłuszanie i szybką eliminację większych wrogów. Naszym głównym zadaniem jest przyciągnięcie się hakiem do dużego przeciwnika w hordzie i pozbycie się go. Priorytet stawiamy na tych wzywających wsparcie albo ekstremis, którzy złapali jednego z naszych towarzyszy. Pomaga nam w tym pasywny profit umiejętności, który przyspiesza regenerację spornego zdrowia, a w połączeniu z innymi profitami i dobrym doborem broni, podczas walki nasze punkty zdrowia będą cały czas spadać prawie do zera i wracać do 100%. Jeżeli chodzi o bronie główne, mamy 3 do wyboru. Mimo, że wypociłem się testując i levelując wszystkie, to oba karabiny boltowe niestety pozostają daleko w tyle, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia i funkcjonalność. Podżegacz to lepszy z dwóch karabinków, ma większe obrażenia i strzelanie seriami pocisków ułatwia headshoty. Jednak oba skupiają się na w miarę precyzyjnym strzelaniu do odległych celów i najzwyczajniej nie mają synergii ze stylem gry awangardy. Zbyt wolno pokonują przeciwników i nie oddają wystarczająco dużo spornego życia, by być użytecznymi w bliskich starciach. Tak jak w przypadku taktycznego Melta pozwalała na w miarę bezmyślne granie i czyszczenie całych chmar przeciwników, tak tu ma ona szersze zastosowanie. Oczywiście możemy pomóc uporać się z rojem małych wrogów, jeżeli tego właśnie brakuje naszej drużynie, ale przydaje się ona też w przypadku, gdy większych celów jest na tyle dużo, że walka wręcz najzwyczajniej będzie zbyt powolna. Najważniejszym atrybutem Melty jest jednak to, jak dużo życia przywracają strzały. Jeżeli chodzi o warianty, to wybór mamy między obrażeniami i zapasem amunicji. Zasięg nie ma dla nas znaczenia, bo większość gry spędzimy twarzą w twarz z przeciwnikami. W kwestii profitów nie ma wyraźnych faworytów, choć osobiście preferuję iść górnym rzędem. Dzięki temu zyskamy poszerzony magazynek i odnowienie magazynek, które będziemy aktywować bardzo często. Dalej zwiększamy obrażenia, byśmy nie byli bezskuteczni wobec latających ekstremisów i w związku ze słabym ostatnim profitem wybieramy szybką regenerację, która pomoże nam przetrwać w chmarze. Cała reszta to ponownie więcej obrażeń i większy magazynek, kończąc na ulotnym strzale, który oferuje bardzo dobrą synergię, bo po idealnym uniku będziemy strzelać szybciej przez 5 sekund, w efekcie odzyskując więcej życia. Jeżeli chodzi o broń poboczną, to w przypadku awangardy mamy tylko pistolet i nie ma on dużego znaczenia. Będziemy go używać jedynie eliminując pojedynczych małych przeciwników albo przeciwlatającym ekstremisom i terminusom, takim jak neurotropy, w sytuacji, gdy nie możemy się do nich zbliżyć na tyle, by użyć melty. Warianty nie mają dużego znaczenia, choć osobiście preferuję obrażenia, bo amunicja nigdy mi się jeszcze nie skończyła. Co do profitów, to skupiam się na dolnym rzędzie w celu większych obrażeń i w trzeciej rzadkości przeskakuję na górę zgarnąć wszystkie możliwe bonusy do headshotów, bo to będzie właśnie głównym zastosowaniem pistoletu. Wybór broni do walki wręcz w przypadku awangardy to kwestia bardzo osobista i zależy od naszych preferencji. Musimy więc decydować pomiędzy mieczem łańcuchowym i nożem bojowym. Miecz jest najpopularniejszą bronią i nie bez powodu. Bardzo dobrze sprawuje się w walce z wieloma przeciwnikami naraz, jednak można to postrzegać jako minus, bo tą rolę spełnia już Melta. Jego ciężkie ataki mają bardzo dużo funkcji, zadaje dużo obrażeń, ale jego najszybszy wariant dorównuje tylko najwolniejszemu nożowi. W kwestii wariantów główny wybór jest między szermierką i wszechstronnością, w zależności od tego, jak dobrze idzie nam parowanie. Drugorzędnym priorytetem jest stosunek obrażeń do szybkości. Wysoki damage jest kuszący, ale używanie miecza z najwolniejszymi atakami jest bardzo toporne. W kwestii profitów mamy trochę dowolności, choć osobiście używam tego samego ustawienia w każdej klasie. Zaczynamy w dolnym rzędzie dla zwiększenia obrażeń i szybkiej odnowy, dzięki której odzyskujemy więcej spornego życia ciężkimi atakami. Potem przeskakujemy na górny rząd po więcej obrażeń i zwiększenie promienia zdeptania. To ustawienie najbardziej się przydaje, gdy nie chcemy grać Melto. Opcjonalnie możemy też poświęcić wstępne premie do obrażeń i odnawiania życia, wybierając tylko profity z górnego rzędu, by osiągnąć ostatni profit, większy pęd, który zwiększa obrażenia o 3% po każdym lekkim ataku aż do 30%. Bonus będzie aktywny przez większość czasu, ale bardzo łatwo go stracić, jeżeli przeskoczenie z jednego celu na drugi zajmie nam więcej niż 3 sekundy. Druga opcja, czyli nóż bojowy, moim zdaniem zgrywa się o wiele bardziej z Melto. W całości pozostawiamy radzenie sobie z wieloma
celami broni głównej, a walkę wręcz stosujemy na jednego bądź dwóch dużych przeciwników. W kwestii wariantów ponownie decydujemy między szermierką a wszechstronnością, choć atrybutem decydującym o wyborze powinna być szybkość broni. Polecam wypróbować oba i wybrać ten, którym gra nam się wygodniej. Na początku wolałem szermierkę i więcej obrażeń, ale zauważyłem, że większość Majorisów ma tendencję wymuszać parowanie w konkretnym momencie i tu wolniejszy wariant zdołał zaatakować 3 razy, a szybszy 4. Jeżeli chodzi o profity, to osobiście wolę iść dolnym rzędem. Dzięki energii kinetycznej wplatanie ciężkiego uderzenia co jeden bądź dwa lekkie ciosy sprawia, że im dłużej walczymy, tym więcej obrażeń zadajemy. Dalej odblokowujemy cios barkiem, który pozwala nam łatwo gonić i ogłuszać przeciwników, gdy ci odskakują. A przy okazji możemy go wykonać na małych wrogach w roju, by zagwarantować sobie postrzał i odzyskanie pancerza. Obie opcje w tej kolumnie są ciekawe, ale z doświadczenia wiem, że na wyższych poziomach trudności nie mamy czasu ładować ataków przez sekundę. Podążamy dalej dolnym rzędem, by na końcu złapać dodatkowe obrażenia przeciw Extremis i przeskoczyć na górę po 20% więcej obrażeń przeciw bossom. Drzewko profitów to miejsce, gdzie klaryfikuje się nasz styl gry. W pierwszej kolumnie mistrz walki wręcz jest domyślnym wyborem, bo ulepsza to, co jest naszym głównym zadaniem. Jeżeli jednak zaczynamy brać się za nowo dodany najwyższy poziom trudności, zagrożenie przytłaczające, to faworyzowałbym ruchomy cel, który zmniejsza otrzymywane obrażenia dystansowe tak długo jak atakujemy. Poniżej tej trudności małe gówniaki strzelające z daleka najzwyczajniej ignorujemy, ale tutaj zaczynają one poważnie siekać nasze punkty życia. W drugiej kolumnie wybór jest dość dowolny, choć skupienie na walce wręcz zmniejszające otrzymywane obrażenia wręcz o 20% w zamian za otrzymywanie o 10% więcej obrażeń dystansowych góruje. Klasa jednak opiera się bardzo na parowaniu. Jeżeli mamy z tym problem, to pojedynkowicz będzie dla nas lepszym wyborem, bo zwiększa czas na wykonanie parady o 50%. Na najwyższych poziomach trudności wiara może sprawdzić się najlepiej, bo nie wymaga od nas aktywnego zaangażowania, jako że zawsze będziemy tracić pancerz walcząc w chmarze. Umiejętność będzie się też aktywować dość często, gdy odzyskamy pancerz po egzekucji i zaraz znowu go stracimy. W trzeciej kolumnie mamy zdecydowanego zwycięzcę. Nadludzki refleks sprawia, że czas na idealny unik podwaja się, gdy mamy mniej niż 50% zdrowia, co zdecydowanie pomoże nam przetrwać. W dodatku pozostałe profity wydają się być raczej bezużyteczne. Zapłata daje nam bonus obrażeń po chwycie lub odepchnięciu przez wroga, kwestia tylko, że grając poprawnie nie powinniśmy się dać złapać ani odepchnąć. Seria egzekucji daje nam jeden granat co 3 minuty po pokonaniu serii wrogów, tyle że granaty znajdujemy raczej często. W czwartej kolumnie najlepszy profit zespołowy to zdecydowanie wewnętrzny ogień. Dobicia wykonywane przez każdego z członków oddziału oddają im 15% ładunku umiejętności. Dzięki temu nasza wyrzutnia jest prawie zawsze gotowa do użycia, a dodatkowo nasi kompani znacznie częściej mogą używać swoich umiejętności. Na wyższych poziomach trudności auspex taktycznego bądź flaga ostoi jest często tym, co decyduje o tym, czy ukończymy operację. Piąta kolumna może być dowolna, jednak moim zdaniem pierwsza opcja, niezmordowana wytrzymałość, sprawdza się najlepiej na wyższych poziomach. Po użyciu wyrzutni otrzymujemy 10% mniej obrażeń dystansowych, które jak już wspominałem przy przytłaczającym zagrożeniu bardzo często będą powodem naszej porażki. W szóstej kolumnie zwycięża profit, który nazwą doskonale opisuje naszą rolę w grupie. Czubek włóczni sprawia, że cel, który trafimy hakiem, otrzymuje 15% więcej obrażeń dystansowych przez 10 sekund. Naszym zadaniem jest eliminacja dużych celów. Dzięki temu profitowi każdy, na kim się skupiamy, obrywa o wiele mocniej od naszych kompanów i to tyczy się też bossów. Siódma kolumna nie ma zdecydowanego faworyta. Przez nowy poziom trudności preferuje pierwszy profit, emocjonującą walkę, który zmniejsza otrzymywane obrażenia zdrowia o 15% na 3 sekundy po wykonaniu idealnego uniku bądź parowania, co znacznie ułatwia przeżycie, gdy jesteśmy otoczeni. Ponura determinacja jest praktycznie stałym bonusem 10% do obrażeń, bo prawie zawsze używamy wyrzutni na początku walki. Trzeci profit, gotowość bojowa, zmniejsza czas odnowy wyrzutni o 20%, ale moim zdaniem dzięki profitowi zespołowemu i tak będziemy ją mieli gotową zawsze, gdy będzie potrzebna. W ostatniej kolumnie błogosławieństwo Imperatora wygrywa moim zdaniem tylko dlatego, że pozostałe dwa wybory są raczej słabe. Raz na 3 minuty zamiast polec odnawiamy cały pancerz, co często ocali nas od porażki. Zdolności taktyczne przywracają ładunek wyrzutni, gdy użyjemy jej, by dobić przeciwnika, co jest raczej bez sensu, bo możemy do niego po prostu strzelić bądź pozwolić kompanowi skończyć robotę. Zastrzyk adrenaliny wydaje się dość przydatny do momentu, gdy zdamy sobie sprawę, że 10% zdrowia to całe nic, gdy melta dwoma strzałami przywraca nam prawie cały pasek zdrowia, jeżeli jest sporny. No okej, obgadaliśmy wszystkie teoretyczne pierdoły i bonusy, ale jak być skutecznym grając awangardą? Mimo, że naszym głównym zadaniem jest eliminacja dużych zagrożeń, to granie meltą i nożem sprawia, że jesteśmy dość wszechstronni. Nasza główna metoda walki zakłada, że gdy widzimy zbliżającą się hordę, wypatrujemy większych wrogów i używamy wyrzutni na
jednym z nich. Cel nie powinien być jednak losowy. Priorytet stawiamy na tych, którzy mogą nas ostrzeliwać z daleka i jeżeli mamy jednego bądź dwóch, to angażujemy się z nimi w pojedynek i szybko eliminujemy. Jeżeli jednak widzimy w grupie więcej niż dwóch Majoris, to bierzemy pod uwagę ustawienie przeciwników i szukamy pomiędzy nimi linii prostej. Przyciągamy się do jednego z jej końców i używamy melty, starając się trafić ich jak najwięcej. W ten sposób nie tylko zadajemy spore obrażenia i eliminujemy mniejszych przeciwników, ale też ogłuszamy większe cele, przerywając ich ataki. Jeżeli połączymy tę metodę ze skanem Auspexu taktycznego, to cała grupa tyranidów znika w 5 do 10 sekund. Kiedy walczymy wręcz z Majorisem, a otaczają nas mniejsi wrogowie, to powinniśmy cały czas spoglądać na nasz pasek życia i gdy tylko oberwiemy, strzelamy meltów w chmarę, by odzyskać nawet połowę całego paska zdrowia jednym użyciem. W trakcie walki powinniśmy cały czas wypatrywać większych przeciwników wzywających posiłki, bądź ekstremistów sprawiających trudności naszym towarzyszom i ogłuszać ich wyrzutnią, bądź ciosem barkiem. W starciach z latającymi przeciwnikami, takimi jak Neurotrop, używamy pistoletu, starając się do niego zbliżyć, a gdy już znajdziemy się prawie pod nim, to przerzucamy się na meltę, by zadać konkretniejsze obrażenia. Podobnie postępujemy z bossami, takimi jak Tyran Roju, z tą różnicą, że używamy na nim co jakiś czas wyrzutni, by zwiększyć otrzymywane przez niego obrażenia, najlepiej w połączeniu z Auspexem taktycznego. Nasz playstyle to ciągła zmiana priorytetów i używanie wszystkiego, co mamy. Szybkie przemieszczanie się, walka wręcz, parowanie i uniki, strzelanie meltą, postrzały i egzekucje, wszystko to plata się w chaotycznym i nieprzerwanym wirze walki, gdzie króluje awangarda, którą prześmiewczo nazywa się usobieniem ADHD. Jeżeli macie jakieś inne porady dla kolegów awangardzistów, które umknęły mojej uwadze, to śmiało piszcie je w komentarzach. A jeśli pomogłem wam w jakiś sposób, to zachęcam do suba i zostawienia w komentarzach nawet emotki, bo engagement bardzo pomaga kanałowi. Sprawdźcie też inne poradniki, jeżeli gracie innymi klasami. A teraz bądźcie grotem włóczni waszej drużyny i pchnijcie naprzód. Odwaga i honor, bracia! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.